Szacuje się, że projektowanie statku może stanowić nawet 1/10 całego budżetu na budowę. Jest to szalenie istotna faza projektu, bo wszystkie błędy na tym etapie mogą powodować opóźnienia i wzrost kosztów budowy całego statku. Projektowanie statku wymaga specjalistycznej inżynieryjnej wiedzy. Projekt musi zyskać również w trakcie projektowania akceptację Towarzystwa Klasyfikacyjnego. I wyróżniamy takie 4 etapy projektu. Na początek projekt koncepcyjny przy bliskiej współpracy z armatorem. On uwzględnia takie ogólne informacje o jednostce, ale również studia wykonalności. Później jest projekt kontraktowy. Tutaj na tym etapie włącza się już współpracę ze stocznią i podpisuje się umowę na budowę statku. Następne etapy to dokumentacja robocza i dokumentacja zbiorcza. Na tych etapach produkuje się już całościową dokumentację związaną z tym, w jaki sposób statek funkcjonuje i opisuje się każdy system, który jest wykorzystywany na jednostce.